Brodnica to około 30-tysięczne malownicze miasteczko położone w województwie kujawsko-pomorskim nad rzeką Drwęcą. Podążamy ulicą Halera, bo tu, niemal w sercu tego miasta, w tym domu mieszkał Dominik Sucheński. Dominik Sucheński to polski lekkoatleta, sprinter, reprezentant Polski w biegu ze sztafetą 4 razy 100 metrów. Uczęszczam do szkoły podstawowej numer 2 w Błędnicy imienia polskich olimpijczyków. Nie wyobrażam sobie, żeby nie znać żadnego olimpijczyka z Brodnicy. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać na temat tego, jakim tak naprawdę człowiekiem był Dominik Sucheński, jakim był mężem, jakim był ojcem. A oprócz tego planujemy również wywiady, rozmowy z osobami, które też miały kontakt z panem Dominikiem Sucheńskim i chcielibyśmy się dowiedzieć, jakim był nauczycielem, jakim był kolegą i jakim był patriotą. Mamy kilka pytań. Jeżeli pani będzie chciała nam jeszcze więcej jakichś informacji, wiadomości przekazać, o które po prostu może tu nie zapytaliśmy, bo to wynika też może z naszej też niewiedzy, to będziemy bardzo wdzięczni, będzie nam bardzo miło, bo myślę, że to temat bardzo dla nas właśnie ciekawy. Chciałabym panią Karę tutaj zadać. To proszę. To pierwsze. Jak wyglądało państwa pierwsze spotkanie? Myśmy się już troszeczkę wcześniej znali, bo nasze rodziny się znały wcześniej. To znaczy rodzice moi i rodzice męża, nie? A spotkanie na... Myśmy się... Po prostu spotkali na zabawie, tak, przypadkowo. No i tak się potem ciągnęło. I to w 58, a ślubowaliśmy w 59. A to miał 30 lat już. Aha, czyli był starszą pani. Tak, 12,5 roku. Z tym, że nie uczyłam tego, bo on był bardzo żywy taki i spontaniczny i taki, no, taki zdrowie miał takie naprawdę na pierwszym miejscu, można powiedzieć. To a czy to była miłość od pierwszego obejrzenia? Na pewno tak. Poznaczyli na zabawie się. Jak 18 lat dziewczyna, 17 poznali chłopaka, wiesz, wszyscy mówili, że taki stary przyjechał ze świata, to on tam sobie wszystkie dziewczyny do olimpiady był, ma studentki, a ty się nie daj nabrać na takiego starego. No, dziewczyna była 18 lat miała. To się dajesz nabrać, jak to jest starego? Ja to miałam 19,5. 19,5, ale kiedyś było dzieci. Ale tutaj to już, Brysia była na świecie, to już na 26 lat tutaj na tym miejscu. Pierwszego wejrzenia. To już byli tutaj na wieży, za siebie. Te mury wieży, które okalają wieże, to myśmy na spacer się wybraliśmy. Siostra moja to zdjęcie. Jakie przypadkowe zdjęcie. A czym panią ujął pan Dominik? No, swoją osobowością na pewno. Dzień, kiedy państwo brali ślub? Ostatniego marca. No to znaczy w Wielkanoc w marcu 59 roku. Jakim mężem był pan Dominik Sucheński? Bardzo troskliwym, opiekuńczym. I naprawdę takim... No, mogłam na nim polegać. Tak, mogłam na nim polegać, bo to był człowiek odpowiedzialny. Jaka była ulubiona potrawa pani męża? Na pewno z razy. Z braczkami. No, różne zupy. Czarniny gotowaliśmy, bo to takie dawne, ale można prawie o czarninę, bo lubił właśnie swoje. Ale nie był taki wypewnienie, że to nie to nie lubił, nie. Pierwsze kotlety, które usmażyłam, to jedną stronę mocno przypaliłam. Normalne. Jeszcze to już we Wrocławiu. Ale potem się jakoś troszeczkę mamy podglądałam. Jakie pasje oprócz sportu miał pan Dominik? Na pewno pływanie, grzybobranie. Przede wszystkim pasjonat lasów.
Myśmy do Brodnicy w 71 roku po prostu dlatego, że mąż tęsknił za wodą, za pływaniem, za lasem. On kiedyś chciał być może na pewno leśniczym chciał być. Ile jest sportowy. Tak, a sport to swoją drogą, bo oni byli tak. Jeżeli byście chcieli zobaczyć jakieś zdjęcia... Z lat młodości właśnie, popatrz. Kadra narodowa, to mieli orzełki? Koniecznie, reprezentacja Polski. To byli właśnie już w wiosce olimpijskiej w Kreszynkach. To jest zdjęcie z Kreszynek. To jest zdjęcie z Kreszynek. Zabiorę tą dziewczynę, zobaczymy. Ale piękna to pięknie. Ale wiecie, to teraz sobie nie czuję się tej sprawy. Drugie zdjęcie. Niekiedy są pamiątki może. Tak. To nie wiem, gdzie to było, ale może też tam po treningu. Po treningu zmęczeni byli, młodzi panowie byli zmęczeni, widać jeszcze to. Macie 46 rok, jeszcze harcerstwo przed, już wstał. Tutaj też w wiosce olimpijskiej w Helsinkach, jeszcze jednego pana brakuje tutaj, który też był w szafecie wydali. Biblioteka, rynek i jeszcze harcerze dorośli, oczywiście. Kochani, popatrzcie, w Brodnicy 46. To ja mam to zdjęcie też dobrze. Tu mąż z kolegą, to sobie przekazują pałeczkę w sztafecie, bieg sztafety. Także mogę to zawsze mówić, że właśnie to jest najlepszy harducha. Harcerstwo oczywiście i sport. I sport. Taka prawda. Nie ma nic fajniejszego do dzieciaków. I wtedy inaczej się kształtuje osobowość. Jak są jeszcze fajnie wychowawcy, to jest do końca życia i świata się wspomina. Że naprawdę mąż był bardzo takim prężnym człowiekiem. Jako zawodnik to ten był, mówili we Wrocławiu, jak on przyjechał na studia po maturze, to mówi, że jakiś dziki człowiek, a słyszeliśmy, że w ojcu w Ameryce to chyba jakiś Indianin czy coś. A dobrze gra w piłkę nożną i dobrze skacze na nartach, dobrze jeździ. Różnych wszystko. Bo nie tylko, w biegach, tak. Bo był sprinterem, to również w całym dziesięcioboju. Zawsze miał startował wyniki, tak. Już zapalał znicz tutaj na tym. Także lata mówi, że najbardziej, co go wzbogacało, to właśnie oprócz wychowania takiego ciężkiego, siedmiężnego, to, że całe życie miał, mówi, szczęście pracować z młodzieżą. Dlatego jestem tak on młody. Kochał pracę z młodzieżą. Dla mnie bardzo. Nie było żadnych zdziwień, ja się nieraz dziwiłam, coś tam, to mówi, jednak ty jesteś młodość, to są swoje prawa, to jest taki wiek, nie, że musi pofikać. I tu jest taki lekka przebieżka. I jeżeli mówi, jeżeli tego znicza, zapytał, czy jaki by zawód wybrał, oczywiście drugi raz by chciał Ja nie wiem, czy wy wiecie, że wasz dyrektor to był uczniem pana Dominika Zudańskiego. W liceum dopiero będziecie pewnie rozmawiać z panem dyrektorem. I to właśnie dzięki panu Dominikowi poszedł na studia do Wrocławia na AWF, bo on tak samo chciał jak jego nauczyciel. Ale jakie wartości przekazał swoim dzieciom? No mego na to najważniejsze było dobro Polski. Uczciwość, tak, dyscyplina. Tak. Takie wartości, wiecie, to nie jest nic ani odkrywczego, to jest takie zwykłe takie przykazania, które się sprawdzają w każdym prawodawstwie na świecie. Uczciwość, solidność, jak coś robisz. No, tu niektórzy nawet zarzucali tacie, na przykład jak sobie zamiatał ulicę przed wejściem, czy wnosił węgiel, pani magistrze, pan, to nie. No, tato był skromny i zawsze uważał, że nie trzeba zrobić człowieka, liczy się to, co człowiek po sobie pozostawi. I na pewno właśnie to, że cały czas też, jak nie zrozumcie źle, wszyscy mówią, a olimpijczyk na to mówi, ale wiecie, to jest bardzo duży zaszczyt dla mnie, że mogłem reprezentować nasz kraj, naszą kochaną ojczyznę, a najważniejsze jest to, że jako 18-latek miał możliwość, bo tak, no i każdy znalazł się na generalnej guberni, że ja mogłem walczyć o tą Polskę naszą kochaną, najważniejsze. Jaka jest pani zdaniem najcenniejsza pamiątka po ojcu i dlaczego? Najcenniejsza pamiątka po moim tacie. Nie zastanawiam się na to, dosyć trudne pytanie, ale muszę tak trochę przemyśleć. Pamiątka. Wspomnienia, to jak nas traktował. Zawsze my wiedzieliśmy, że jesteśmy z bratem dla niego najważniejsi. No i pamiątka również to, jakie nam dzieciństwo z rozmową przygotowali. Myśmy zawsze szczęśliwi. Żyło się dużo skromniej niż teraz. Dla mnie to był najfajniejszy facet na świecie. Taki chłopak stary, ale chłopak, nie dziad stary. Zawsze do końca miał w sobie dużą dozę młodości. I bardzo lubił dzieciaki. Bardzo.
młodzież. Relacja z młodzieżą to dla niego było wszystko. Jak to jest być córką polskiego olimpijczyka? Wiesz, mój tata jakoś tak na co dzień tego nie podnosił, był bardzo też honorowym i bardzo ambitnym człowiekiem, ale miał sobie taką też dozę bardzo dużo pokory, bo twierdził, że już różnie to dziś w życiu jest. Jesteś raz na piedestale, a jutro możesz być na przykład bardzo chory albo tragedia jakoś cię dotknie. No, dlatego i od dziecka byliśmy bardzo dumni, ale też tato mnie nie, na przykład wiesz, ja to nie jest w ogóle naszą zasługą ani przyczyną, dlatego ja nie mogłam być ani, mogłam być tylko dumna i jestem bardzo dumna, bo był brat również. Byliśmy szczęśliwi, ale to nie to, żeby wiesz, żeby na przykład ja miałam jakieś wywyższać się z tego powodu. W każdym razie wiem, że dzieciaki, ojej, tato olimpijczyk, fajnie, fajnie, bardzo fajnie, ale to jest jego zasługa, prawda? Patrzcie, jak teraz zgłaszam olimpiady. To czasami myślisz, o mój ojciec tak skakował, co on tam czuł, jak na wierzch. Mama wczoraj, ja tak, na tym... Wiem, że bardzo, bardzo przeżywał i że no chłopak z takiej małej gronicy, kiedyś wiecie, macie inną wyobraźnię, jesteśmy w świecie wirtualnym, że nie, telewizja, kino. Oni nawet nie wiedzieli, co to jest na przykład, to jest tak wielki stadion pełen widowni, ten huk, to mógł przeżyć, jest a my mamy to wszystko nawet od dziecka, widzisz stadion, wtedy widzisz oklaski, huk, jeździcie na... No na takie inaczej widzicie to jak na żywo. Inny odbiór całkowicie. A to było na taty bardzo, bardzo przeżyć. Chłopak z małego miasta. Można było na olimpiadzie trener. Mówi, Sucheński, czy w dobrej ręce trzymasz czareczkę? To mąż mu... Wiadomo, że w dobrej trzymam, ale... Musiałam, że się robię. Na poważnie mój ojciec brał, bardzo była na poważnie się, ale... Był taki człowiek, który miał również taką lekkość w sobie charakteru i taką umiejętność zjednywania sobie ludzi, na przykład coś mówił bardzo stricto. Ktoś sobie wyobraża, no to pan taki, nie? Sprawdzał to takiego, po prostu taką puentę miał, że zakończył jakimś żartem i wszystko twierdził, że to jest wszystko też przypadek losu. Dużo, na pewno praca i wyczyn, bo to nie ma nic, ani talent nie poparty pracą, to już ja nic mądrego nie powiem. To są wyrzeczenia. To są tylko tak. Dużo wyrzeczeń. Musi być wyrzeczeń, dużo, dużo, dlatego to jest bardzo ciężka droga, jeżeli ktoś sobie wybierze. Każdą olimpiadę jeszcze przed śmiercią siedział na fotelu, no. Bardzo przeżywał, śledził każde zawody, skoczki narciarskie. Lekkoatletyczne wszystko, tak? Wszystko, słuchajcie, i oczywiście na przykład jak mówisz o tych, czy wstać na bok, jak wszystkie piosenki jakieś patriotyczne, to umiano pamięć. Gdziekolwiek. I stale śpiewać, jaśmy samochodem właśnie takie wszystko. To może od początku do końca śpiewał na wszystkie pieśni takie z młodej pierwszej się wyrwało. No, takie partyzanckie, ale to też teraz... ja byłam świadoma, że mam dużo starszego ojca, bo ja się urodziłam, to mu dawno miał 40 lat. Uczniowie przygotowali kilka takich pytań to do pana. Dużo można tu gadać, nie będziemy przedłużać. Ja tu mam materiały, tu książce i tak dalej. W skrócie, w dużym skrócie. To ja przeczytam to, co napisałem, jak Sucheński zmarł. To się ukazało w tam czasie Brodnicy, czy gdzieś, już nie pamiętam, ale tu jest w biuletynie, a ten biuletyn to jest po naszej szkole, Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Wrocławiu, a dzisiaj AWF, tak? Pani tu przeczyta ładnie, ani przeczyta, bo ja to nie widzę i tu u góry to. Co napisałem i co napisali moi koledzy z Wrocławia o nim. Tu ciebie nie ma, lecz jesteś przecież i pozostaniesz w jasnym świecie. Jest coś, co mrokom się opiera. Jest pamięć, a ona przecież nie umiera. Są ludzie, których nie ma wśród nas, ale którzy zawsze będą z nami. Z nami będzie pamięć o ich dokonaniach, o nich jako ludziach wielkiego ducha, o wzorcach osobowych, o ludziach, o których pamięć trwać będzie przez pokolenia. Takim człowiekiem był Dominik Sucheński, któremu parę słów pragnę poświęcić w imieniu swoim i swoich przyjaciół. Urodził się 8 września 1926 roku w Brodnicy. Nasza sportowa duma, olimpijczyk z Helsinek, wspaniały brodniczanin, który rozsławił nasze miasto. Wychowawca wielu młodych pokoleń. W roku 1952 na brodnickim stadionie
usłyszałem jako dziecko jego nazwisko. Już wtedy wiedziałem, że to ktoś niezwykły, z którego warto wziąć przykład. Wziąłem i również zostałem sportowcem. Spotkałem go we Wrocławiu. Był tam bardzo ceniony i szanowany przez kadrę nauczającą i studentów. Jako nietuzinkowy młody człowiek, jeden z pierwszych olimpijczyków ziem odzyskanych. Uczył na stajników szybkiego biegania, samozaparcia i silnej woli, poszanowania dla sportu. Nie ograniczał się do pracy ze studentami. Jeździł na wieś, uwielbiany przez tamtejszych chłopców, których uczył umiłowania czynnego życia i ojczystego kraju. Dla niego najpiękniejszego z najpiękniejszych, wzorem dla Dominika był starszy brat Jan Johnny Sucheński. Przedwojenny brodnicki lekkoatleta i piłkarz nożny. Kontynuował uznawane przez niego wartości, przekazywał je nam, a my niesiemy je dalej. Dominik mówi, nie ma innej, jest tylko jedna metoda, aby wychować mistrza. Stoper, miara i codzienna, ciężka, mozolna praca trenera i zawodnika. Oraz trzeba zachować spokój, nawet wtedy, gdy są niepowodzenia. Mądrość zawarta w jego powiedzeniach przyświeca nam i przyświecać będzie przyszłym pokoleniom. Wspomagał brodnickich lekkoatletów. Miał dobre serce, wrażliwe na ludzką krzywdę. Jakże się cieszył, że Mateusz Zagórski wyrównał jego rekord życiowy, który zaprowadził go do Helsinek. Marzy nam się Izba Pamięci Dominika Sucheńskiego. Wisława Szymborska pisała, na chwilę tu jesteśmy, tylko na chwilę. Ty jesteś tu nadal, Dominiku, bo byłeś światłem świata i pieśnią naszej drogi. Póki ludzka ręka zapala światełko na twojej mogile. Zbigniew Bukowski, absolwent rocznika 1969. O Sucheńskim można opowiadać bardzo dużo, ale to nie na tym polega, bo dłużyzny są nie wskazane. Ja to lubię krótko, zwięźle i treściwie i nawet kazania lubię. To wszystko ja zbieram. Tu jest mój kolega Krzemiński. Na moją prośbę zrobił kronikę. Bo kiedyś książeczkę żeśmy z ziemią znali o sporcie brodnickim. I tu jest każdy opisany. Między innymi jest i Johnny. Tu jest jako działał Sokole, Sokół Brodnicki. Będąc tu Brodnicy. Jest pamięć, Dominik Sucheński zawsze z nami. Też gdzieś napisałem, jak był z nami na mistrzostwach. Lekkiej atletyki weteranów. Też pan pisał o nim artykuły. Nie będzie młodzieży zanudzać. Rzeczy ważne. Znają też ważne. Naprawdę miło, że możemy uczestniczyć w takim projekcie. No to było. Później wam dam do przejrzenia, żebyście wszyscy są. Tak, co wam mówiłem, właśnie, że taki był symbol Meksyku w 68 roku, to właśnie było no, tu. No właśnie, o Meksyku. Jechali się dobrze, że to jest taki Meksyk z dzielnica. Meksyk w Brodnicy. Koło Brodnicy. To żeśmy nawet nie... A nie ponadto. Tu była olimpiada, jak tu mam, pan dyrektor mówi, sportowców wiejskich. Pan Sucheński tu był, zapalał znicz. O, tu jest to 50 lat temu było, żeby się wiedzieć. 68 rok. 50, akurat to równo. 50 lat, nie. A tu siedzi ze swoim bratem. Powstańcem warszawskim, autentycznym powstańcem. Bo Sucheński był też powstańcem warszawskim. Ale ja tego pana brata spotykałem jeszcze, jak ja byłem na studiach.
Na siatkówce. Ale był 25 rocznik. Rocznik. To tak. Po powstaniu on był chłopcem. A ten był żołnierzem AK. Mhm. I tu jest to zdjęcie, to zdjęcie u nas wisi w szkole. Zobaczcie. Szum wśród starych działaczy, wśród sportowców, że nasz człowiek jedzie na olimpiadę. Nie? To było tak. No, dzisiaj też jak ktoś by był olimpijczykiem, to rodzica by tym żyła, nie? Tym żyła. No. I ja to posłuchiwałem i tak jak to było powiedziane, nie? Z nim się później spotkałem. On we Wrocławiu, był starterem we Wrocławiu. Później jeździłem z nim na różne zawody, na mistrzostwa weteranów, byliśmy w Malmę. Także był takim wzorem i do niego do domu przychodziłem, zawsze rozmawiałem o rzeczach takich bieżących. Gdzie pan poznał olimpijczyka? On tak bezpośrednio to we Wrocławiu. Tu bezpośrednio nie, bo byłem za młody. To w naszym wieku to tylko ze słuchu tego, a we Wrocławiu, jak przyjechałem na studia, no to musiałem, no bo miał ze mną zajęcia. A prowadził z nami sprinty. A co pan w nim cenił najbardziej? No najbardziej to ceniłem u niego systematyczność, dokładność, tak jak tam było powiedziane, i otwartość. Był do nas otwarty, nie był tam jakimś, wiesz, zarozumiałym, tylko normalnym człowiekiem. Umiał się pozgrywać, po kawały poopowiadać. No. Jakie miłe wspomnienie ma pan z panem Dominikiem? Miłe? No bardzo miłe, bo byłem jednym studentem. On nie mógł jechać na obóz do Polanicy, na obóz głuchoniemych, bo teraz mamy tę olimpiadę, wiesz, na tych niepełnosprawnych. A to już wtedy było. I pan Skufiński trenował kadrę głuchoniemych. Polanicy był obóz. Nie mógł jechać na ten obóz i zaproponował mnie, żebym na ten obóz pojechał. A to było bardzo miłe, bo raz, że Polanica, drugi raz, że dwa tygodnie, a najważniejsze, że było nareszcie porządne jedzenie w tym czasie. Byliby. Dziękujemy bardzo za udzielenie odpowiedzi na te pytania. Bardzo mi miło. Dzień dobry, chcieliśmy panu zadać parę pytań dotyczących Dominika Słuchańskiego. Dzień dobry. W jakiej szkole w Brunicy pracował pan Dominik? Z tego co wiem, pan Dominik Słuchański w Boronicy pracował w szkole pierwszym liceum ogólnokształcącym imieniu Filomatów Ziemi Mikołowskiej, to jest na ulicy Lizbarskiej taki budynek. Ja zacząłem być uczniem tej szkoły w 1971 roku i z tego co pamiętam, to wtedy właśnie też do pracy przyszedł tam pan Dominik Słuchański. Od najmłodszych lat interesowałem się sportem, a szczególnie igrzyskami olimpijskimi, olimpiadami. I jak dowiedziałem się, że w tej szkole, do której ja uczęszczam jako uczeń, jest człowiek, który był olimpijczykiem, to zainteresowała bardzo mnie właśnie postać pana Dominika Słuchańskiego. I od tego czasu dosyć często miałem z nim jakiś kontakt. A jakiego przedmiotu uczył? Jak uczył przede wszystkim wychowania fizycznego, ponieważ on był absolwentem też Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego z Wrocławia. I wtedy pracował również na stanowisku wicedyrektora szkoły. A potem, z tego co wiem, to był tak zwanym doradcą metodycznym właśnie od spraw wychowania fizycznego. A jakim był nauczycielem? No muszę powiedzieć, że na początku jak przyszedł, to był takim nauczycielem dosyć wymagającym. On stworzył taki system, że bardzo, bardzo ciężko było zdobywać dobre oceny z wychowania fizycznego. Był przede wszystkim wymagającym od uczniów, ale również od siebie wiele wymagał. Zawsze był bardzo punktualny, bardzo dokładny, sprawiedliwy. Ale ogólnie to był bardzo dobry człowiek, wspaniały nauczyciel. I nie będę też ukrywał, że on mnie zainspirował do tego, żeby również pójść na studia wychowania fizycznego. Czy jakaś lekcja wychowania fizycznego utkwiła panu w szczególny sposób? Jeśli tak, to dlaczego? On miał takie specyficzne lekcje atletyki. Myśmy wcześniej, zanim tam trafiłem z innymi nauczycielami, to nie było właśnie tego typu rodzaju lekcji, że on prowadził się jakby dla grupy sprinterów oddzielnie i oddzielnie dla tych, którzy pchali kulą czy rzucali piłeczką parantową, oddzielnie dla tych, którzy byli skoczkami. Także takie stacje zaczął wprowadzać. Wtedy to był początek lat 70., to wtedy takich jeszcze nie było. Te lekcje takie były dosyć ciekawe, które wprowadzał pan Dominik. Jaki miał wpływ pan Dominik Słuchański na pana życiowe losy? No już wspomniałem właśnie, że namawiał mnie, żebym ja
poszedł w tym kierunku nauczyciela wychowania fizycznego, tym bardziej, że moja mama była również nauczycielką WF-u. Przygotowywała nas zresztą wspólnie z takim innym wspaniałym brodnickim nauczycielem, obecnie przewodniczącym Rady Miasta, panem Romanem Pawlakiem, przygotowywali naszą taką grupę do egzaminów na wyższe, na studia właśnie z wychowania fizycznego. A teraz ja, jako już doświadczony nauczyciel, swoje te nauki wprowadzał mi pan Dominik. Próbowałem przekazać również swojemu synowi i on też poszedł na AWF i pracuje teraz też jako nauczyciel wychowania fizycznego. A no to przy okazji, tak. Gdyby pan spotkał dziś pana Sucheńskiego, to co pan by mu powiedział? Podziękowałbym mu. Jeszcze raz, ja mu wiele razy dziękowałem. Nauczycieli, którzy kończyli AWF we Wrocławiu, w Bronicy, stosunkowo było nas mało, bo jeszcze między innymi pan Bukowski, chyba u któregoś się byli, taka pani Player. Tak stanowiliśmy taką grupę, żeśmy się wzajemnie wspierali. A co ja bym mu powiedział? No, podziękowałbym mu za wszystko, co zrobił dla mnie, ale i dla Bronicy, dla sportu bronickiego. On wychował wielu, wielu wspaniałych zawodników, nauczycieli, także w tym kierunku. To już tyle. Dziękujemy bardzo, że odpowiedział pan nam na te pytania. Dziękuję bardzo. Świętej pamięci Dominik Sucheński. Urodził się 1926 roku, zmarł w 2013. Żołnierz Armii Krajowej. Powstaniec warszawski, olimpijczyk, Helsinki, 1952 rok.